Hello mordy i wariaty, mówi Spejson. Parę osób do mnie napisało, czemu nie wrzucam vlogów tak długo? No po prostu nie miałem nic ciekawego do powiedzenia. Dzisiaj też nie mam, dlatego dzisiaj nadaję z warsztatu, gdzie pracuje Walu, bo to on będzie gadał. O, tu Walu coś robi, powiedz Walu, co robisz? Przewijam licznik. A co, zesrał się? No. No dobra, to od początku. Tutaj Walu przygotowuje furę do sprzedaży, bo mu szef kazał. No to będzie taki odcinek dzisiaj. Jak przygotować samochód, żeby go sprzedać, żeby go klient szybko łyknął po prostu. No i to takie porady będą, to Walu się zna, to będzie teraz gadał. No to po pierwsze, taka najważniejsza sprawa to jest cofnąć licznik. Bo to się już taka zasada przyjęła, że każdy używany samochód ma naruchane 150 tysięcy równo. Czyli wychodzi, że przy tym Maserati mam do cofnięcia 300 klocków. Druga sprawa, kontrolki. Wiadomo, używana fura, na desce rozdzielczej choinka. Wszystko się świeci. Teraz trzeba to jakoś pogasić. No to są dwie metody. Można na przykład zakleić od spodu izolacją, wtedy nie widać. No ale to szkoda izolacji. Albo drugim sposobem, tak jak ja to zawsze robię, normalnie wykręcam żaróweczki w pizdu. No i wtedy zostają nam żaróweczki. Tam nagle ile się uzbierało, bo już kilka fur do sprzedaży podszykowałem. No, następna sprawa, taki bardziej chwyt psychologiczny, żeby porobić na karoserii takie ślady słoną wodą po łzach Niemca. No i na koniec pewnie klient bardziej cwany sprawdzi grubość powłoki lakieru miernikiem, ile tam centymetrów szpachli jest. No to trzeba wykorzystać moment, jak tam będzie zaglądał wcześniej do środka i sprawdzał, czy nie ma choinki na desce. No i wtedy z kieszeni wyciągnąć mu jego miernik, podmienić na nasz, który zawsze pokazuje dobrą grubość. Tak zrobiony samochód jest gotowy do sprzedaży, nie ma bata, żeby frajer nie kupił. No i na przykład tak przygotowanego poloneza kupił Wojtas. Weź pierdalaj, co? Nawet mi nie przypominaj. Ktoś bywa cały grochów po nocy.